Cześć, witajcie, ja jestem Komornik, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Hearts of Iron 3 Modern Warfare Mod. Jako Polska oczywiście, jest to drugi odcinek, mam nadzieję, że wam się pierwszy podobał. Wprawdzie nie mamy tutaj za bardzo nic do roboty, ale myślę, że możemy spokojnie sobie powolutku razem z naszymi sojusznikami tutaj cisnąć i podbijać kolejne tereny. Mam nadzieję, że wam się taki rozwój sytuacji będzie podobał. No i ja przechodzę w sumie od razu do wypowiadania wojny kolejnym państwom, bo myślę, że nie ma tutaj nic więcej do roboty. Oczywiście tam oni sobie mogą przejmować dowództwo nad naszymi jednostkami. Mi to tam wszystko jedno tak naprawdę. Jeśli chodzi właśnie teraz o kolejne nasze rzeczy, które będziemy robić, to prawdopodobnie chciałbym zaatakować Słowenię, więc do Słowenii ja się tutaj już zbliżę tą jednostką, a... Czy oni przejdą tam? Przyspieszymy oczywiście maksymalnie. Czy wy tam możecie już iść? Czy nie bardzo? Nie macie zapasów? Ciekawa rzecz, ciekawa rzecz, słuchajcie. Aha, bo tutaj nie podbiłem jeszcze tego państwa. Mój błąd. Więc Słowenię podbijemy sobie za chwilę, ale najpierw oczywiście podbijemy naszą nieszczęsną Austrię. No ale tak, żeby to zrobić, to ja oczywiście muszę tutaj się przedostać. Okej. To na pewno zmienia postać rzeczy. Jeśli chodzi o nasze tutaj jakieś umiejętności i badania, to oczywiście możemy dać sobie coś nowego. Tu mamy wymaksowane wszystko, więc nie bardzo mogę to odpalić. Co ja mogę tutaj jeszcze zrobić? Wszystko jest praktycznie badane już w tym momencie. Zresztą większość tych technologii nie ma żadnego wpływu. No statków budował nie będę raczej, więc przykro mi. Ale mogę zbudować na przykład przemysł wydobywczy. Ze strategicznych to mi jest kompletnie niepotrzebne, nic to nie daje. To trochę daje, więc mogę to wrzucić. Doktryna tylko jedna jest chyba na razie możliwa. Wszystko jest wymaksowane, więc na razie nie będę tego robił. No i powietrzne, więc na razie chyba możemy sobie to podarować. Dyplomację, szpiegów, coś tam, oficerów. Nie potrzebuję tego kompletnie. Mogę ewentualnie lepsze prawa zastosować i to raczej chyba teraz zrobię. Więc tak, tutaj możemy coś ustanowić. Czy to mi coś daje? Nie. Tutaj mamy dwuletnią służbę wojskową, tutaj mamy wolne media, tutaj mamy coś tam. Tutaj nie ma nic. Zamknięte granice. O, możemy ograniczyć imigrację. Wiecie co? I może ja to właśnie teraz zrobię. Wprawdzie stracę trochę w poparcie partii, ale to w sumie ten mod jest po to, żeby się tam bawić, a nie żeby coś kombinować. Mam 168 dolarów i nie wiem, czy na cokolwiek mniej więcej stać, więc na razie to chyba zostawię. Oczywiście, po co nam imigracja, skoro my podbijamy kraje i tak przejmujemy tych ludzi, więc na jedno wyjdzie. O, mamy nowe jednostki do rozlokowania, to cudownie. To cudownie, bo takie jednostki bardzo nam się przydadzą, szczególnie podczas wojny tutaj. Tu mam jedną jednostkę, tylko czy... trzy. No dobra, więc trzy mogą sobie tutaj spacerować. Poczekam, aż te jednostki się zorganizują. O, nie tutaj was chciałem. A, to jest jedna prowincja taka długa. Okej. To ma sens. To ma sens, słuchajcie. Dobra, więc tak, poczekamy, aż oni się zorganizują. Zobaczę, jak tam nasza produkcja. Na razie wszystko jest chyba nieźle. Czekamy na więcej IC od naszych sojuszników, którzy tak nie bardzo chyba są skorzy do pomocy w tym momencie, co mnie troszeczkę zadziwiło, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, więc idziemy dalej. Estonia zaraz powinna upaść. Podbijemy całą Europę i rzucimy się oczywiście na Rosję. Daję Rosji trochę czasu, żeby się tam pobudowali. Bo walka z Rosją bez wojsk rosyjskich nie ma najmniejszego sensu. Oczywiście przed wojną z Rosją podbijemy sobie Ukrainę. Oczywiście tutaj wszystkie te kraje, które mogę jeszcze podbić, więc one prawdopodobnie bardzo chętnie mi się do tego przydadzą. Wypowiadamy wojnę w takim razie Austrii. Austria nie jest w NATO, więc już więcej w nim nie będzie. No chyba, że jako moja prowincja. Dobra, właśnie sobie tutaj jak tam chcecie. Czyli tak, prowadzimy dwie wojny teraz na raz. A jeśli chodzi o mapę sojuszników, to jak to mniej więcej wygląda? Sojusznikiem są też Węgry i Grecja i Turcja, więc te państwa na szczęście będą prawdopodobnie i tak moje, więc tutaj ta Polska ominie wszystkich.
Tak samoż Fajcarię podbijemy sobie za chwilę. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie po mojej myśli. Zaanektowaliśmy Estonię, więc teraz praktycznie możemy przerzucić te jednostki też już gdzieś tutaj. Być może właśnie pod granicę z Ukrainą, bo nie sądzę, żeby Ukraina stawiała nam jakiś czynny opór. Strategicznie się tam przerzućmy. Poczekajmy na rozwój sytuacji. Fajnie, że nowe technologie nam się badają. Bardzo mnie to cieszy. Oczywiście ja muszę zwiększyć swój potencjał militarny jak najszybciej. I potem zobaczymy, co się będzie dalej działo. Ja oczywiście nie mogę pokonać tak łatwo Austrii, ponieważ Austria nie ma żadnego punktu. Nie wiem, czy to jest błąd, czy tak miało być. W każdym razie musimy przejąć im wszystkie prowincje, żeby ich zaanektować. I tak właśnie będziemy się dzisiaj z nimi bawić. No trudno. Trudno, musimy przejąć wszystko, ale nie ma tego złego, bo przynajmniej ta jednostka... Boże, nie tak, idźcie tu, później tu, a później tu. Ta jednostka dotrze do tej prowincji i stąd będziemy mogli zaatakować Szwajcarię, którą szybko przejmiemy. I to akurat jest plus. Dobra, wy sobie tam wracacie. Nawet nie patrzę na technologię, bo wszystkie mamy już praktycznie wybadane, które chcemy. No i tak. Jedziemy dalej w takim razie. Czy coś mogę jeszcze nowego? Boże, 486 dolary kosztuje 3-letnia służba wojskowa. W ogóle nie wiem, o co chodzi, czemu to jest takie drogie, ale myślę, że jakiś powód musiał być ku temu. Czy wy będziecie teraz się z nami tak gonić? Serio? No trudno, mam nadzieję, że was doścignę, zanim się stąd wybierzecie gdzieś. I co, ostatnia prowincja, widzę, teraz będzie przejmowana. I jak tylko ją przejmiemy, to myślę, że ruszę od razu na Szwajcarię. Dobra, Austria jest nasza, więc teraz myślę, że Szwajcaria zgodnie z planem idzie. Cholera, całkiem sporo rzeczy dzisiaj, widzę, podbiję. Cieszy mnie to, nie powiem, że nie. Wy się możecie przedostać tu. A wy, widzę, jesteście tu, więc teraz te trzy jednostki będą atakować same punkty, więc wypowiadam wojnę dwóm krajom w sumie. Tak i Słowenia. I jedziemy na trzy fronty w takim razie. Ale żeby to oczywiście miało sens, ja muszę się przedostać w jakiś sposób. Więc teraz tak. Jedna jednostka później będzie szła tu, następnie tu. Druga jednostka będzie szła tu i może później tu. A trzecia jednostka, która tutaj jeszcze jest, będzie szła bezpośrednio tu. Dobra. I myślę, że możemy ich zostawić spokojnie samych sobie. Następnie wy możecie atakować, a wy atakujecie. No i tak to mniej więcej wygląda w tym momencie. Poczekamy, aż nasze jednostki dotrą do wybranych punktów i wtedy zaanektujemy te państwa, myślę, że bez większego problemu. Pyk, wygraliśmy już ze Szwajcarią, więc Szwajcaria jest mniej więcej nasza, tak samo Słowenia, więc ze Słowenii możemy ruszyć na Chorwację, która już się tutaj czai za rogiem. Wypowiemy im wojnę, podbijemy ich. Widzę, że bardzo nam to sprawnie idzie. Czyli to jest taka w sumie zabawa, let's play, taki na niby w sumie, nic się tutaj nie dzieje. Oczywiście czekam aż... O, widzę, że tutaj kilka jest jednostek jednak niemieckich, więc gdybym wypowiedział wojnę na to, to myślę, że coś by się mogło jednak dziać. No ale nie będę wyprzedzał faktów. I zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Następnie Bośnia. Szwajcaria jest nasza. Tutaj dalej już nie możemy raczej nigdzie wparować, więc przerzucimy te jednostki stąd. Gdzie? Tutaj, do Chorwacji prawdopodobnie. No, strategicznie chciałem was przerzucić, nie mogę niestety, więc idźcie w ten sposób. Chociaż Chorwacja już jest nasza praktycznie, więc teraz mogę ich przerzucić strategicznie. Dobra. I co? I teraz będziemy atakować Bośnię prawdopodobnie. Do Bośni też się dostaniemy bez większego problemu. Możemy zainstalować demokrację w Bośni. Otóż nie. Nie będziemy tego robić. Jak tam Ukraińcy? Ukraińcy na razie są zszokowani tym, że w nich wjeżdżam. Biedna Ukraina. Biedna, biedna Ukraina. Nowe jednostki, słuchajcie, bardzo dobrze. Coraz więcej jednostek mogę relokować. Więc to teraz zrobimy, dlaczego by nie? Może jedną tutaj wrzucę. Niech tam robią, co chcą. I później na Czarnogórę sobie
podlecimy, jak tylko te jednostki się zorganizują troszeczkę. I przez troszeczkę mam na myśli tak z 10, myślę, punktów. Jest 2 punkty dokładnie w tym momencie. Zostali skasowani albo uciekli gdzieś tutaj. Więc bum, Bośnia jest nasza. I z Bośni będziemy teraz wchodzić do Serbii i do Czarnogóry. Więc tak, ja te jednostki podrzucę sobie pod granicę. Te jednostki są, nie są na granicy, więc was wrzucimy tu, a wy jesteście, ok. Wypowiadamy wojnę kolejnym dwóm państwom. Podbijemy sobie to. Podbijemy sobie to. Ładna flaga przy okazji, podoba mi się strasznie. No i co, zaatakujcie tutaj. Tu jest jedna prowincja, rozumiem, cudownie. Tutaj jest, rozumiem, jeden punkt, ok. I was podrzucimy już od razu pod granicę. I zobaczymy, co dalej będzie się działo. Kosowo jest, widzę, odgraniczone od Serbii. Ok. Widzę, że bardzo mi sprawnie to idzie dzisiaj. Co to? Jakieś jednostki? No naprawdę przegrałem z aha. Już myślałem, że z dowództwem ukraińskim. A to nie dowództwo, jak się okazuje. Jak wygląda sytuacja ich? No nie spodziewałem się takiego obrotu spraw. Nie sądziłem, że Ukraina może mieć jakieś wojska. A tu niespodzianka, no proszę. Więc zapraszam państwa, bo wy będziecie mnie teraz starali się chyba wypchnąć z tego państwa. Co jest dosyć kłopotliwe. Jak produkcja moja? Myślę, że damy radę. Wiecie co, ja może przerzucę kilka jednostek stąd jednak. Chociaż tą jedną. Gdzieś tutaj na przykład. Bo tutaj sobie świetnie damy radę, a Ukraina myślę, że będzie troszeczkę jednak stawiała opór. Czemu nie zaaktywowałem tego jeszcze? O, okej. To ma sens. Więc tak, kolejna prowincja będzie nasza za chwilkę. Albania tak zwana. Z Albanią nie będziemy się pieścić. Wiecie co? Widzę, że tutaj się zbliża zagłada Bałkanów. Wygraliśmy w Tiranie. Fajnie. No i przegrywamy, ale mogę im za to... tu jest coraz więcej jednostek, ale widzę, że to nie będzie problemem, bo mogę zaatakować Kijów i ich odciąć od dostaw. Muahahahaha. Okej, tak zrobimy właśnie. Dobra, Albanię zaanektowaliśmy. Oni są bez zapasów. To mnie troszeczkę martwi, ale nie ma tego złego przecież. Dobra. W takim razie Macedonia, tak? Macedonię szybko podbijemy. Nacieszyli się niepodległością. Oni wszyscy. Nacieszyli się, cholera. Bułgaria w takim razie teraz jest na moim celowniku. Bułgarzy myślę, że nie spodziewali się takiej agresji z mojej strony. No to niespodzianka w takim razie. Wygraliśmy, wygraliśmy. Jeszcze Kosowo zajmiemy, Bułgaria będzie nasza i przejdziemy do ataku Rumunii. A z Rumunii myślę, że możemy dostać się z powrotem do Ukrainy. No i jeszcze oczywiście podbijemy sobie Mołdawię i Transnistrię, czyli tak zwane za... Jak to się nazywa? Nie wiem, jak to się nazywa. No, nieważne. W każdym razie, mamy Kijów. Co oznacza, że jesteśmy bardzo blisko zwycięstwa. Tym bardziej, że tutaj ta jednostka ma jakiś punkt w tym miejscu, a tu jest tylko jeden. I mógłbym zaatakować tu. I to powinno załatwić sprawę z Ukrainą. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Macedonia została podbita. Więc jeszcze Kosowo zajmiemy. Pyk. Pyk, pyk, pyk. Co? Aha! Okej. Nie wiem, co się stało. Ale stało się chyba dobrze. Was poproszę tutaj. Wy możecie podejść tutaj. Zanektujemy sobie Bułgarię. I z Bułgarii też tutaj się przelokujemy strategicznie. Zajmiemy sobie Rumunię oczywiście. Ukraina też już jest nasza. No i zostały nam tylko takie
malutkie państewka. Cholera, szkoda, że nie mogę Węgrów jeszcze zaanektować, wtedy byłoby naprawdę bardzo przyzwoicie i ta Polska wyglądałaby bardzo fajnie. No niestety nie udało nam się to zrobić, szybko, nie ma czasu. Więc tak, graniczymy z Rosją, graniczymy z Białorusią, którą też bez problemu pokonamy. I teraz załatwimy sobie, słuchajcie, resztę rzeczy. I to będzie koniec dzisiejszego odcinka. Bo więcej nie zrobię. W następnym odcinku myślę, że zaatakujemy Rosję. A później wyjdziemy z NATO, jeśli wygramy z Rosją i zaatakujemy NATO. I tak by to mniej więcej wyglądało, jeśli chodzi o ten let's play. Nie będzie chyba też dużo odcinków. Nie spodziewam się w sumie. Chociaż szkoda, bo ta seria była naprawdę bardzo przez Was chciana. No trudno. Ale to znaczy, że będziemy mogli zacząć jakąś kolejną serię. Nie mówię, że nie. Więc tak, Rumunia. Żegnamy Rumunów. Myślę, że to załatwi sprawę. Tylko jeden punkt. Fajnie. Tam jakaś Kenia zrywa z nami coś. Wygraliśmy bitwę o coś tam. Aha, o to. Okej. I tutaj też wpadniemy. Wypowiemy wojnę. Mołdawii. Tym razem zabijemy Mołdawianów. Mołdawian. Mieszkańców Mołdawii. Zaanektujemy sobie te dwa państwa i będziemy praktycznie bezpieczni, słuchajcie, jeszcze tylko Rumunia. I tak by to mniej więcej wyglądało, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Tutaj widzę, że się coś zbuntowało, jakieś bunty. Cholera z tymi buntami, to jest naprawdę zawsze problem. Szybko, idźcie tutaj. Jeszcze rozwiążemy ten bunt i będę kończył odcinek. A co tu się stało? No dobra. Niech tam sobie radzą jak chcą. W takim razie ja mam troszeczkę więcej IC w tym momencie, więc mogę rozlokować te jednostki pod granicą z Rosją. Co dalej? Co dalej? Tutaj myślę, że spokojnie mogę sobie gdzieś rozlokować jedną jednostkę, żeby zaanektować później Białoruś przez przejście przez Mińsk, jak najmniej prowincji, żeby było. Tutaj widzę, że już jakieś jednostki rosyjskie się szykują, więc musimy się rozlokować tam. Zostawię kilka na razie jednostek tutaj. No i zobaczymy, co będzie dalej. Zobaczymy, co będzie dalej. Nitra. Fajnie, że Słowacy odbijają swoje terytoria. Niestety długo to im nie zajmie, bo ja już tutaj wybijam. Czekajcie, co? Co? Walczę z polskimi nacjonalistami. No po prostu genialnie. Tylko szkoda, że na terytorium nie Polski, no ale... Okej. Okay. Co kto lubi w sumie? Wiecie co? Czy oni tutaj idą, czy są zablokowani? Idą. Okej. Okay. Tak, dobra, wygraliśmy. Bo tutaj jest milicja, słuchajcie. No to by zmieniało postać rzeczy. Teraz oni przejdą do Koszyc. I z Koszyc ich będę mógł wykurzyć. Tylko teraz tak, wyjdźcie sobie tu, a później tu. Taki jest plan właśnie. No dobra, wygraliśmy. No to później idźcie tu. Okej, więc tak. Dzisiejszy odcinek był bardzo bogaty w nowe terytoria. Jeśli chodzi o kolejne odcinki, to już mówiłem, co się będzie działo. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, oczywiście na swój fanpage, na Facebooku też. Link do niego macie w opisie filmu. Ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć!